Za kilka dni, już w najbliższą niedzielę, zdecydujemy, czy chcemy tkwić w tym partiokratycznym, popisowskim układzie, czy bierzemy się za gruntowne sprzątanie tego bałaganu, który przez ostatnie 25 lat zgotowała nam ta partyjna zgraja sępów. Dzisiaj wszystko nam obiecają, byleby tylko dostać nasz głos. A po wyborach znów to samo. Ośmiorniczki, cygarka, a my do roboty, żeby zarobić na te ich wygody i przywileje. Zobaczcie, jak oni nas okłamują i oszukują, jak manipulują nami, jak się układają. Pan Balcerowicz do spółki z częścią aparatczyków Platformy Obywatelskiej za plecami pana Petru. Macierewicz z Kaczyńskim też za plecami Beaty Szydło. Nawet Miller z Palikotem, do niedawna śmiertelni wrogowie, dzisiaj się kochają i ukrywają za ładną buzią pani Barbary Nowackiej. Jest jeszcze skompromitowana pani premier Kopacz ze swoim Stańczykiem Miśkiem Kamińskim, który do niedawna jeszcze opluwał Donalda Tuska. I jesteśmy my, zwykli obywatele, którzy wspólnie z Pawłem Kukizem upominają się o godność, o nasze prawa, o podmiotowość. My to wy, wy to my. Przypomnijcie sobie, z jakiego powodu głosowaliście na Pawła Kukiza w majowych wyborach prezydenckich. I z tego samego powodu idźcie, oddajcie głos na listę Kukiz 15, na kandydatów z tej listy. Nie dajcie się zmanipulować tym partyjniakom, którzy zrobią wszystko, żeby obronić ten żłób przysłowiowy i tylko patrzą, jak nas oskubać. Nie będę obiecywał wam cudów, bo cudotwórcą nie jestem. Ale normalność mamy na wyciągnięcie ręki. Idźcie w niedzielę oddać głos na listę Kukiz 15. Jestem tam na drugim miejscu. Jacek Hołubowski.